Przypomnijmy, pożar przy ulicy Chrobrego w Jaworze wybuchł we wtorkowy wieczór. Podczas prowadzenia działań strażacy odkryli ciało mężczyzny. W tej sprawie do dalszych czynności przez policję miała zostać zatrzymana jedna osoba, o czym w swoich mediach społecznościowych poinformował m.in. burmistrz miasta Jawora Emilian Bera. Rzeczywiście to do tej osoby na podstawie wstępnych ustaleń zachodziło podejrzenie, że może posiadać jakąś szczegółową wiedzę co do przebiegu tego zdarzenia, czyli przyczyn pożaru, czy osoby znajdujące się w jego trakcie w tym pomieszczeniu. Ta osoba została przesłuchana w charakterze świadka i niezwłocznie zwolniona. Prokurator rejonowa Bogusława Bargier-Malec podkreśla, że w tej sprawie prowadzony jest szereg czynności i na ten moment nie ma podstaw do tego, by komukolwiek stawiać zarzuty. Ze wstępnych ustaleń wynika bowiem, że prawdopodobną przyczyną pożaru było nieostrożne obchodzenie się z ogniem. Tożsamość mężczyzny, którego ciało odnaleziono w komórce lokatorskiej, na ten moment nie jest znana. Sekcja zwłok zaplanowana jest na piątek 20 stycznia. Jej wynik ma pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na to, jaka była bezpośrednia przyczyna śmierci mężczyzny.